za chwilę będzie być świadkiem demontażu wieży. To jest około 6 pięter, kilkanaście ton, natomiast sprawa dotyczy raczej bezpieczeństwa, zdjęcia całej konstrukcji i żeby ona się nie złożyła, ale tu były obliczenia statyczne robione, zrobione są rozpory wieńczące samą koronę i sądzę, że wszystko powinno być dobrze. Samo przygotowanie nastąpiło w ciągu 2-3 dni. Wzmocniono to jeszcze elementami takimi dodatkowymi od wewnątrz. No i moim zdaniem nie powinno być żadnych niespodzianek, aczkolwiek nigdy nie wiadomo, bo to tego rodzaju demontaże są naprawdę rzadko robione, zwłaszcza w obiektach sakralnych, przede wszystkim w kościołach, w kościele świętej Anny była zdejmowana wieżyczka, ale to bardzo małych gabarytów w porównaniu z tą naszą wieżą. Ona tylko z zewnątrz wygląda bardzo taka jeszcze niewielka, natomiast po wejściu do wewnątrz, jak ją zdejmiemy, będzie dopiero widać ogrom całości przedsięwzięcia. Stąd wieża pojedzie do Olsztyna na plac montażowy. Pierwotnie myślano, że może remont nastąpi tutaj pod takim namiotem, ale twierdzą, że zbyt dużo elementów jest do wymiany i wymaga to takiego większego placu budowy. Mamy w tej chwili aneksowaną umowę z Urzędem Marszałkowskim. Do 30 maja powinno być zakończone całe zadanie, jeśli chodzi o ratusz. Będziemy świadkami montażu, ale już zdecydowanie stabilniejszej wieży niż ta.